Witajcie betoniarze, w dzisiejszym odcinku, w dzisiejszym wciąż zimowym odcinku chciałbym was zabrać w moje rodzinne strony i pokazać wam taką miejscówę, na którą chadzałem, żeby palić jointy i tam może też sobie coś przypalić z wami. Także zapraszam, jeśli nie odmarzną mi ręce, jeśli to przeżyję, jeśli nie złapie mnie policja i nie pójdę do więzienia, to zobaczycie ten odcinek. Betoniarze, witajcie w nowym odcinku betonowym. BBBB, beton. Tędy zawsze wracałem z deski w nocy, w ciemną noc. Teraz to jest ulica, kiedyś było zajebiste błoto. Czasem było takie błoto, że nie mogłem podejść w ogóle pod tą drogę, bo się tak ślizgałem. Albo pamiętam też, kiedyś jechałem gdzieś w moich nowych butach, to musiałem założyć reklamówki jednorazowe na buty, żeby przejść tą trasę i nie niszczyć sobie butów. Teraz to jest asfalt, teraz to mają wygodę. Boże, jakie echo. Jak ktoś mnie słyszy, to sobie myśli, o czym pierdoli ten gościu do siebie. A ja po prostu nagrywam vloga jak zwyczajny psychopata. Chodźcie. A jak tam wasze postanowienia noworoczne? Kiedy ten odcinek wleci, to będzie pewnie już miesiąc po nowym roku. Teraz jest 3 tygodnie niecałe chyba po nowym roku. No u mnie średnio, nie? Nie wiem po co w ogóle narzucać sobie te postanowienia. Zawsze sobie narzucam, naszą taką dziwną nadzieję. A to po prostu wystarczy samemu się wziąć w garść i nie myśleć na to, czy jest nowy rok, czy nie. No u mnie jest na razie ciężko, papierosów do końca nie rzuciłem. Ale jestem na dobrej drodze, bo już nie palę praktycznie w ogóle jeden dziennie. No i czasem do jointa coś. No miałem biegać. Zacznę biegać, jak nie będzie śniegu na drodze, bo nie lubię tak biegać. Może to wymówka, może nie. No ale jak tam u was? Zawsze jest ciężko, nie? Dotrzymać swoich postanowień, ale właśnie a propos... Bo zazwyczaj są to takie zdrowotne postanowienia. I a propos tego właśnie robię ten odcinek, dowiecie się pewnie po tytule. Więc przestaję pierdolić i zobaczymy się na miejscu, na tej mojej miejscówce z dzieciństwa. Subskrybuj beton. A więc jesteśmy tutaj sobie nad przepiękną rzeczką. Zazwyczaj tu przychodziłem sobie zapalić. Jest tu dosyć cicho, nie ma ludzi. Czasem jacyś rybacy tylko przejdą. Muszę chyba się spieszyć, bo bateria się bardzo szybko wyczerpuje. Jak jest to na takim mrozie. Tego się nie spodziewałem. Jak mogłem się tego spodziewać? Także a propos pytania mojego o zdrowe nawyki. Ostatnio zakupiłem coś takiego i myślę, że już z tego nie zrezygnuję. Są to filtry OCB z aktywnym węglem. Nie wiem, czy było coś dobrze widać na fokusie, bo coś się pieprzy. Jeszcze muszę się tego nauczyć. No i w rękach mam takie oto też bledki. Jest to taki roll kit, czyli macie tutaj tipy, bledki i taką tackę do kręcenia jointa. Zaraz wam pokażę. Jest bardzo przydatne, jak się wychodzi na outdoor gdzieś. Patrzcie, się tak otwiera. Normalne bledki z tipami. Tylko, że jeszcze tu macie wypełnienie. Także jeśli chodzi o zdrowotność, jeśli chodzi o zdrowie, to serio, jak się pali dużo jointów, to myślę, że obowiązkiem jest kupienie sobie takich filterków, bo palenie jointów przez te tipy, to tak jakbyście w ogóle nic palili, po prostu dym z ogniska. W sensie, no nic nie jest filtrowane, to chyba każdy wie. A te tipy też nie są drogie jakieś. O ile się nie mylę, to było 12 czy 13 zł za 10 sztuk, więc myślę, że za cenę zdrowia, no to nie jest aż tak dużo, no nie? Chowałem teraz. Tak. I powiem wam, że zajebiście się pali z tymi filtrami, bo naprawdę, jeśli jeszcze mieszacie z tytoniem trochę, to już w ogóle smak jest przezajebisty, nic nie gryzie w gardło. Serialnie. Wyglądają one mniej więcej tak, bo nie widać. Pozwólcie, że skręcę sobie takiego jointika. No, przydatna ta opcja z tymi bledkami, z tą tacką do kręcenia jointów. Kręcę sobie z tych brązowych, bo są to moje ulubione. I oj, właśnie miałem was poinformować, że za jakiś tydzień chyba, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, wleci odcinek a propos bledek, ponieważ kupiłem trochę paczek bledek z OCB. Przeprowadzę taki mały test na nich, zobaczymy, które są najlepsze. Oczywiście według mnie te i tak są najlepsze, także wiecie, no, będę naprawdę stronniczy. Mam nadzieję, że nie zapomniałem ognia, bo ludzie za chwilę jeżdżą, a też zapominam co jakiś czas, żyję jeszcze w starych czasach, że trzeba się kitrać z ziołem i że jest przepowiednia zioła. Przecież już tak nie jest. Już tak nie jest, jeśli macie oczywiście receptę. Bo jeśli nie macie, to jest dalej chuj, nie? To jest według mnie naprawdę jednym wielkim zjebanym kłamstwem. Dlaczego w ogóle, dlaczego można jarać zioło z apteki, a skądś indziej nie? Oczywiście wiadomo, najlepiej byłoby palić zioło z kofików i tak dalej. No ale to jest taki temat, na który już nie chce mi się strzępić ryja. Bo to jest tak śmieszne, że nie możesz tego robić. I ja już mogę. Jak masz receptę, to możesz, ale jak nie masz, no to nie możesz. Bo nie. Bo tak postanowiono po prostu kiedyś. Także serio. Kurde, czemu nie ma tego fokusa? Widzicie, tu są takie dziurki jakby w środku.
bardzo cudownie się to prezentuje. I naprawdę smak jest zajebisty. W sensie smak, no po prostu nie gryzie i jest to o wiele zdrowsze niż zwykłe tipy, więc jeśli chcecie trochę dłużej żyć, no jeśli ktoś nie chce, to ja nie namawiam, ale spoko opcja. Jest dużo firm, które teraz to produkują, ja mam akurat OCB, nawet nie wiedziałem, że oni produkują coś takiego. W Holandii też pod koniec już pobytu zacząłem kupować te filtry, ale o nich jakoś zapomniałem, nie wiem czemu, przecież pali się dosyć dużo, no to warto zainwestować w coś takiego, a mówię 13 zł za 10 filtrów, no to chyba jest taka nawet w miarę cena, no nie? The journey is usually the part that you remember anyways. Coś miałem jeszcze wam powiedzieć. Zrujnują mnie te odcinki betonu. Znowu 11. Miałem nie jarać z rana, ale wyszedłem, bo jest dosyć w miarę temperatura, że kamera od razu mi nie zamarznie i się nie zepsuje. Więc skorzystałem z tej pogody i wyszedłem. Też dawno tutaj nie byłem. A bywałem tu wiele razy. Naprawdę wiele. Dużo się tu działo rzeczy czasem też. Fajna miejscowa. Właśnie sobie robiliśmy czasem jakieś posiadówy przy dżęciku. Tak jak ja teraz z wami, mówiąc do kamery. Jak normalny człowiek, pośrodku niczego. A propos tych wszystkich postanowień noworocznych. Mądrości betonu nad rzeką. Ja to nie wiem. Chyba przestanę sobie postanawiać rzeczy niektóre. I zamiast tego postaram się po prostu robić to, co chcę. To jest ważne. Ale nieważne. Ważne jest to, że zajebiście. Może podegrywam jeszcze jakieś przebitki stąd. Też teraz jest to dosyć szarawo i brzydko. W lato jest zajebiście, tylko no w lato jest taki malutki minusik, że jest fuj komarów i ciężko jest tu przysiedzieć, ale właśnie zauważyłem, że joint jest dobrym sposobem na komary. Palisz jointa i jest dużo komarów, to nie gryzą cię aż tak, więc możecie spróbować, chyba że już próbowaliście. Właśnie, a propos tych filtrów też, dowiedziałem się, że w ogóle zioło ma więcej substancji smolistych niż tytoń. Zawsze gadałem odwrotnie. Badania potwierdzają, że palenie marihuany pozostawia w płucach około 1/3 więcej substancji smolistych niż papierosy. Dlaczego? Także no, takie filtry albo waporyzator, a od święta bongo. Wiadra to już są w ogóle niezdrowe. Wiadra to jest zabójstwo dla waszych płuc, naprawdę. Wiem, że jest ciekawe doznanie, ale odradzałbym, chociaż co jestem, kim jestem, żeby odradzać komukolwiek cokolwiek, ale tak mogę wam poradzić po prostu, no nie? Czy to by było na tyle? Nie wiem, jak długo tu stoję już, nie wiem, jak dużo mówiłem, ale wydaje mi się, że tak, za tydzień wleci właśnie wielki test bletek. Nie wiem, jak mi się wydaje, że mi się to uda zrobić, także możecie obserwować kanał, kliknąć dzwoneczek, subskrybować i lajkować, lub w ogóle tego nie robić, naprawdę. Też fajnie by było, gdyby się to zrobili, ale jeśli nie, to nie, no. Trudno, no. Ponagrywam na sam koniec jeszcze trochę jakiś przybitek tego miejsca, jeśli nie zemdleję. Ten joint był dosyć mocny. Także ja się zbieram w drogę. Betoniarze, betonujcie dobrze. Do zoba. Subskrybuj beton.